Ale kto normalny siedzi przez 2 godziny przed komputerem i szuka średnika czy dwukropka? No to nie można mówić o kimś takim, że jest zbyt normalny. Piękna zimowa pogoda i temat też piękny, a mianowicie nauka. Ktoś mnie kiedyś zapytał, już nie wiem, czy to było na kursie stacjonarnym, czy na kursie zdalnym, czy to był ktoś z Was, z widzów, jak najlepiej nauczyć się Pythona. No i w pierwszej chwili sobie pomyślałem, no kurde, jak no. No normalnie, ale potem ilość tych powtarzających się pytań podobnej materii sprawiła, że sobie się zacząłem nad tym zastanawiać. Stwierdziłem, że kurczę, czegoś tu brakuje. No i trzeba o tym sobie porozmawiać. Jak się tego Pythona nauczyć, czy tam w ogóle jak się nauczyć programowania, bo myślę, że nauka języka programowania każdego jest, nie wiem, muszę, tak, o, nauka każdego języka programowania jest bardzo do siebie, bardzo podobna i to nie ma znaczenia, czy uczymy się Pythona, czy uczymy się C-Sharpa, czy uczymy się PHP, czy czegokolwiek innego, zazwyczaj mamy podobne dylematy. No i co jest ważne? Od czego zacząć? Myślę, że z nauką języka programowania jest trochę tak samo, jak z nauką języka obcego. Bo jeżeli uczycie się jakiegokolwiek języka obcego, no to zawsze macie też jakąś tam gramatykę. Czyli gramatyka to jest to, co mówi nam o tym, jak budować zdania, tak? No to w przypadku programowania dokładnie tak samo. No i macie ilość jakichś słówek też, czyli po prostu słownictwo, które też trzeba sobie przysposobić. Ale bardzo ważne jest też to, o czym wiele osób też wspomina przy okazji nauki języków obcych, że warto jest też myśleć w tym języku. I to jest trzeci aspekt też, który jest bardzo częsty, bardzo jest potrzebny w przypadku programowania. To jest coś, czego się śmieje bardzo często moja żona, że ja właściwie to myślę jak program, tak? Że ja robię if coś tam, to coś tam, else coś tam, a jak nagle coś mi się zmienia, to ten mój program się nagle zaczyna wysypywać i widać fatal error w moich oczach. I ona wtedy wie, że trzeba przyjść i powiedzieć, nie denerwuj się, restart. No, wracając. Jeżeli się uczycie, chcecie nauczyć języka programowania, to myślę, że podstawą jest to, żeby właśnie zająć się przede wszystkim tymi maksymalnymi podstawami, czyli to, od czego bym sobie zaczął, to zacząłbym od tego, żeby zastanowić się nad tym, co to właściwie jest zmienna, co to jest... Uciekasz mi, Kacprze? O! Co to jest zmienna, co to jest pętla, co to jest if i zająłbym się takimi zupełnie typowo podstawowymi sprawami, których musi nauczyć każdy, kto chce rozpocząć swoją karierę jako karierę programisty. I wtedy już ja jestem w ogóle, mam trochę inne podejście niż wiele osób, ponieważ na przykład na kanale Hello Roman pojawił się taki film kiedyś, gdzie Roman opowiadał o tym, jak się uczył języka Golang. I on mówił, że on najpierw przestudiował sobie cały manual, miał jakiś notatnik, wypisywał sobie w tym notatniku różne rzeczy, bo on mu powiedział, że ma tak, że mu potrzebuje zawsze wszystko zrozumieć, wszystko skumać i dopiero wtedy może zacząć programować. Ja mam i miałem zawsze i ze wszystkim mam totalnie odwrotnie. Czyli ja sobie staram się wziąć na przykład kawałeczek tylko wiedzy i potem próbuję z tej wiedzy coś sobie ulepić. Czyli powiedzmy, jeżeli nauczyłbym się zmiennych i dowiedziałbym się, czym jest zmienna i potem dowiedziałbym się, że coś takiego jak jest if, no to kolejne pytanie to, kurczę, jak coś odebrać od użytkownika. No i mam input, czyli już mam 3 rzeczy. Mogę coś odebrać od użytkownika, mogę to sobie gdzieś zapisać, no bo mogę to sobie gdzieś przetworzyć. No i po trzecie, mam możliwość też zrobić coś na tym i w coś tam, to coś tam. Więc w tym momencie ja sobie zazwyczaj wymyślałem zadania, czyli już skoro mam te dane, to mogę sobie sprawdzić, zrobić jakiś kalkulator spalania. Mogę zapytać kogoś, jak masz na imię tak jak ja, to powiedzieć, hej Kacper, jak nie, to nie znam cię. I takie rzeczy zawsze mi dawały jakąś frajdę. Potem wołałem znajomych, mówiłem, chodź, zobacz, napisałem, usiądź, zobacz. I to jest napisane, a w jakim języku? A w Golangu na przykład, albo w Pythonie. Więc ja umiem napisać hello world po prostu w 50 językach. I tak od tego zacząłem. I później zazwyczaj też kolejne rzeczy tak samo mi przychodziły po prostu narastająco, czyli czyli brałem sobie powiedzmy kolejny element języka, jakim są na przykład pętle. Brałem sobie pętlę for i robiłem tyle, ile tylko mogłem z użyciem tej pętli for.
Jeżeli mówimy na przykład o nauce PHP, bo tak też zaczynałem, to potem stwierdziłem, kurczę, już wiem, jak zrobić formularz, wiem, jak wpisać dane z formularza i sobie je obsłużyć, umiem je potem wyświetlić, no to chciałbym te dane gdzieś przechować, no bo w PHP jest tak, że jak odświeżasz stronę, no to te dane gdzieś giną. W przypadku Pythona też nie mamy takiej perzystencji, znaczy możemy przechowywać sobie dane w pamięci, prawda, i ich wykorzystywać, je wykorzystywać, ale nie mamy potrzeby takiej, nie mamy takiego czegoś jak w PHP, że to się otwiera strona i wszystko nam ginie. Więc to jest też coś, z czym bym się zmierzył w kolejnym podejściu. Czyli nie jest to może taka rada pod tytułem róbcie to w tej kolejności, jak wam teraz to przedstawiam, bo od tego są kursy bootcampy i o tym sobie nagrałem poprzedni film, tak jak wam wspominałem, że coś szykuję, więc tam będzie dokładny jadłospis, dokładny przepis na to, jak się nauczyć według mnie programowania, taki mój złoty przepis. Natomiast tu zależy mi na tym, żebyście wiedzieli, że podstawą nauki jakiegokolwiek języka dla mnie jest zabawa. Czyli im więcej się nauczę, im więcej mogę później wykorzystać, im bardziej mogę się z tym cieszyć i pokazywać to innym, tym większą mi to daje frajdę i bardziej mi to napędza do robienia tego dalej. I tak mam ja. I to jest primo. Secundo to są źródła. Ponieważ jeżeli chodzi o samego Pythona, to on ma swoją dokumentację, ale ta dokumentacja nie jest idealna. Jeżeli chcielibyście z dokumentacji poczytać sobie, czym jest zmienna, czym są tego typu rzeczy, no to jest ciężko. Wydaje mi się, że ona nie jest zbyt czytelna. Więc jeżeli chodzi o źródła, to mega źródłem jest po prostu internet i kanały takie jak nasz serwer do kodu, gdzie możecie sobie zadawać pytania i my na te pytania odpowiadamy. Postaram się podlinkować pod tym filmem jakimiś źródłami też, które mogą, według mnie mogą pomóc wam w nauce programowania, ale mam wrażenie, że po polsku takich źródeł jest dosyć mało. W sensie nie ma takiego... Ktoś idzie, muszę zrobić przerwę. Więc po polsku tych źródeł jest mało, nie ma takiego jakiegoś jednego miejsca, gdzie jest ładnie to wszystko opowiedziane, wytłumaczone i myślę, że to jest trochę wada tych naszych materiałów, ale jak najbardziej jest to coś, z czym też możemy sobie poradzić oczywiście wspólnie. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest potem dalsza praktyka, no bo w momencie, w którym nauczymy się jakichś podstaw, poznamy sobie część, dowiemy się, jak się programuje, nauczymy się kilku, rozwiążemy kilka swoich własnych jakichś tam prostych problemów, to nagle okaże się, że brakuje nam takich algorytmów w głowie. Czyli nie będziemy potrafili myśleć programistycznie, nie będziemy wiedzieli, właśnie nie będziemy mieli tej logiki takiej if coś tam, else i tak dalej. Więc ja osobiście wszystkim, moim i kursantom, i widzom, i wszystkim, komu tylko mogę, polecam strony typu Code Wars. Też na Docodu mamy cały klan taki, można śledzić innych postępy, to też może was to ewentualnie motywować, więc zachęcam do tego, żeby sobie wejść, założyć konto na właśnie codewars.com i na tej stronie jest mnóstwo zadań, od takich najprostszych do dużo trudniejszych. Jeżeli chodzi o proste zadania, to tylko pamiętajcie, że tam jest taki system jak w karate. Przez to, że napisałem to tyle i tyle razy, to już sobie wbiłem w głowę, że tak to właśnie musi wyglądać za każdym razem. I to jest super. Może nie pod względem pamięci, którą mam, ale pod względem właśnie tego, że później to przychodzi łatwiej, bo tylko myślimy, a to teraz potrzebuję to i nawet nie myśląc można po prostu taki dany fragment kodu napisać. I oczywiście cały czas równocześnie szkolimy też to myślenie programistyczne. Więc reasumując, moje rady dla was, jeżeli chodzi o naukę jakiegokolwiek języka, to jest najpierw nauczyć się podstaw, takich maksymalnych, jak najszybciej robić sobie własne zadania, które dają nam frajdę. Dlatego ja też staram się podchodzić bardzo projektowo do nauki jakiegokolwiek języka, bo uważam, że kiedy coś będziemy mogli komuś pokazać, czy będziemy mogli sami spojrzeć na to, kurczę, napisałem API w jakimś innym języku, czy zrobiłem, nie wiem, ładną, śmieszną stronę w Reakcie, czy zrobiłem cokolwiek, to zawsze mnie osobiście to dużo bardziej cieszy. Po trzecie, doskonalenie tych nabytych już umiejętności i w momencie, w którym kończą nam się pomysły, to mamy takie strony jak Code Wars, gdzie możemy dalej sobie to trenować. No i wyznaczanie sobie celów coraz wyższych.
i coraz ciekawszych. Bo w którymś momencie dojdzie nam też taki moment, dojdzie też do takiej sytuacji, gdzie będziecie chcieli się uczyć czegoś nowego, ale trochę wam zabraknie weny. I stwierdzicie, kurczę, ale już w tym Pythonie no API umiem zrobić, to mnie nie interesuje, to co dalej? No i wtedy są dwie opcje. Miałem takiego profesora, jeszcze jak studiowałem przez chwilę, który mówił, że są dwa sposoby uczenia się. Było ono uzależnione od pewnego czynnika, a nie będę mówił jakiego, bo mnie tutaj YouTube zbanuje. W każdym razie, bo tam byli sami dorośli, tu nie wiem, czy są sami dorośli. W każdym razie mówił, że jedni muszą szerzej, a inni muszą głębiej. To taką radę dawał. Czyli tak można uczyć się. Albo można się uczyć szerzej, czyli poznawać rzeczy jakby obok, albo każdy jakiś temat sobie zgłębiać. Czyli zastanawiać się, co tkwi pod tym Pythonem, jak to się dzieje, że to działa, jak to idzie i tak dalej, i tak dalej. Albo szerzej, czyli douczać się kolejnych bibliotek i douczać się jakichś kolejnych języków, czyli jak znam Pythona, chcę iść w web development, to uczę się JavaScripta i wtedy robię coś więcej. Tak naprawdę ja lubię. Ale jest też opcja właśnie głębiej, gdzie jeżeli was coś interesuje, to możecie po prostu iść dalej. A sam Python, a i należy też pamiętać, że sam Python to jest ogromna biblioteka, ogromny język i fakt, że już potraficie napisać fora, while'a, pętle i coś jeszcze, to nie znaczy właśnie, że dobrze się będziecie czuli na przykład z asynchronicznością, która też w Pythonie jest, albo z typowaniem, które coraz bardziej wchodzi, albo z abstrakcjami, albo ze wzorcami projektowymi, więc jeżeli kiedykolwiek stwierdzicie, kurczę, Kacper, wydaje mi się, że już dużo wiem, co mam uczyć, co mam wiedzieć dalej, to piszcie do mnie na Discordzie, ja wam na pewno dam mnóstwo rzeczy, które gdzieś też mam na swojej liście, albo przez które ja przechodziłem w jakiejś kolejności i które uważam, że są mega i warto się ich nauczyć, warto je zrozumieć i tak się warto też tego Pythona uczyć. A Python jest dobrym językiem na początek, więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy to jest dobry wybór, to na pewno jest to dobry wybór i tylko potrzeba do programowania bardzo dużo cierpliwości. Bo to jest coś, co jeżeli nie macie cierpliwości, no to de facto nie zaczniecie, nie będziecie dobrymi programistami. Bo w przypadku szukania błędów chociażby, no to przecież kto normalny, ja wiecie, tłumaczę to sobie cierpliwością, ale kto normalny siedzi przez 2 godziny przed komputerem i szuka średnika czy dwukropka? No to nie można mówić o kimś takim, że jest zbyt normalny. Jeżeli tak wygląda jego sens życia, bo denerwuje się tym jeszcze. Jest taki piękny filmik na HR Haterach o tym, że chciał być hodowcą jedwabników, że już tak bardzo miał dosyć programowania, że chciał być hodowcą jedwabników. To jeżeli fakt, że nie możesz znaleźć dwukropka powoduje, że chcesz zmienić branżę, to nie świadczy dobrze o programistach. I tym humorystycznym akcentem kończymy ten filmik. Bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że się spotkamy już niebawem w kolejnym filmie. I to tyle. Cześć, pozdrawiam.